Hej, witam wszystkich serdecznie w kolejnym Let's Play na moim kanale. Jedno ciekawe, bo z darmowej gry, której tytuł można by chyba przeczytać jako Warum, ale pisane w dość nietypowy sposób. Jest to malutka gra, aczkolwiek autor czy autorzy, bo tutaj chyba były dwa nazwiska, pracują nad jedną bądź dwoma jeszcze innymi grami w tej chwili. No i jeszcze autor. Czy autorzy mają jedną grę za ponad 4 złote? Ona w tej chwili kosztuje. Bardzo, bardzo surrealistyczne klimaty tutaj są. Sami zresztą zaraz zobaczycie. Ja już wiem jakie, bo przed chwilą nagrywałem, ale się nie nagrał dźwięk. I tutaj będzie próba akustyki, która jest zła. Ale musicie mi dać znać, czy przede wszystkim w ogóle wyobrażacie sobie, że przez jakiś czas, nie wiem, miesiąc, dwa, dźwięk będzie takiej jakości, czy po prostu muszę sobie zrobić przerwę, no bo był remont, no i na razie mam niezagospodarowane pomieszczenie. Jeszcze trochę będę czekał na taką biblioteczkę, która pewnie poprawi trochę akustykę. No na razie jest słabo, ale to wydajcie znać, czy jest wystarczająco na kolejne filmy, czy nie. Tutaj mamy krzesło, ale krzesło niczym potwór z Lovecrafta. Tak, kran. Mam złe doświadczenia teraz, bo wczoraj mi zalali kuchnię. Fachowcy, którzy montowali, mieli zamontować zmywarkę i odmontować starą. Wiadro wody się zebrało, no ale. Cóż, na szczęście z tego kranu tak nie ciekło. Tylko jedna kostka wypadła. O, zostałem wyrzucony. No i proszę, czy to drzewo przypomina trochę Enty z Heroesów? Ech, to są takie tanki wolne, ale wytrzymałe. Tutaj, jeśli chodzi o zagadki, no to mamy czysty surrealizm. Wyobraźnia autorów nie zna granic. Natomiast, czy jest w tym wszystkim logika jakaś wielka? Nie powiedziałbym. Ciąg przyczynowo-skutkowy jest tutaj dość luźny. Także klikanie na chybił trafił trochę się odbywa. Niemniej, jeśli chodzi o oprawę wizualną, ale też audio, no i wyobraźnię, sam wykreowany świat, no to oczywiście stoi na najwyższym poziomie. No, ten to już rzeczywiście się chyba z Lovecrafta urwał. Wędrujemy przez kosmos. Taki jedyny w swoim rodzaju kosmos. Żeby stworzyć takie formy, trzeba mieć poczucie estetyki, ale też wielką wyobraźnię. No, oczywiście nie jest łatwo coś takiego stworzyć. Proszę, but. Tutaj mamy podeszwę buta, a tutaj jest pełnoprawny but. Coś mnie zażarło i wypluło, i zwróćcie uwagę, w jaki sposób tutaj odzyskujemy kursor. A, tutaj chyba język. No dawaj, chłopie. A ten nie da się pociągnąć za język, widzicie? Nie tak łatwo. A chyba powinien.
Mam wrażenie, że powinien. Ale może jednak nie. A, udało się. No dobrze, teraz kursorem jest jego stopa. W końcu stoi na bucie, więc musi być stopa. Może niektóre rzeczy się da zrobić tylko stopą? Nie mam pojęcia. Tutaj nie do końca wiem, co powinienem zrobić w tym miejscu. Raz jestem stopą, innym razem dłonią. Okej. Tutaj się znów pojawia ten język. A teraz znów kieruję stopą. Stopa, dłoń. No tak sądzę, że niektóre rzeczy pewnie można zrobić stopą, inne dłonią, ale nie mam pewności, bo tutaj jakoś najwięcej problemów mi sprawia właśnie ten ekran. Może to, bo to wygląda jak palce u stóp. Ale też nie, bo klikam tutaj na wszystko, na co tylko kliknąć mogę. O! Nie działo się zupełnie nic, aż nagle kliknąłem i przyszedł ten pan. Tutaj kompletnie mi logika umyka. No dobra, nawet w tej chwili już nie mogę manewrować między dłonią a stopą. Także mam ograniczone pole manewru w stosunku do tego, co było wcześniej. No ale co teraz, to już zupełnie nie mam pojęcia. No dobra, byłem trochę kursorem poza ekranem, no i przeszedłem do kolejnego. Może tak trzeba było zrobić, a może po prostu po jakimś czasie gra sama nas przenosi dalej. Jakiś wielki zegar na górze. I proszę, tutaj się muszę wyrywać chyba. Albo klikać. Nie wiem. Dłoń mi się powiększa. Kursor się powiększa, widzicie? I udało mi się wreszcie wyswobodzić. No i teraz mordercze zapędy polegające na rozwalaniu wszystkiego, co tutaj stoi. Nawet jakiegoś instrumentu. To chyba jestem ja, nagrywający Let's Play.
No i jest przycisk. Tutaj też. Kolejny raz, kiedy logika mi umyka. Po lewej pojawiają się zupełnie różne rzeczy. Kiedy wciskam przycisk, one się resetują i pojawiają się nowe. Tym razem mamy dłonie. O, ryba. Lubię ryby. Jak już mówiłem chyba w jakimś filmie, który niedawno się pojawił na kanale. Łososie, halibuty. Inne też. Ups, a to co? Haczyk, coś złowiliśmy. To już pirania chyba. Woda zmieniła stan skupienia na stały. A mój kursor się przykleił. Ok. Widzicie, kiedy nakierowaliśmy na rybę, ta kulka zmieniła barwę na zieloną. No i teraz wygląda na to, jakbyśmy się dostali do wnętrzności tej ryby, do głębin. Czasem to przechodzenie pomiędzy kolejnymi ekranami, lokacjami jest no, takie trochę na chybił trafił. W zasadzie no, nie widać tego ciągu przyczynowo-skutkowego. Nie wiadomo, dlaczego się znaleźliśmy w danym miejscu. Proszę, tutaj łyżka. Początkowo wyglądało to bardziej na klucz. No, ale proszę was, nie będziemy chyba tego jeść łyżką. Bardziej widelec plus nóż, taki zestaw by pasował. No i wracamy do naszej początkowej lokacji. Damy mu pić? Chyba jednak nie. Maski. Właśnie, można się zastanawiać, czy to ma jakiś sens fabularny, ta cała gra. Może jest jakąś metaforą. Trudno orzec, ja tutaj nie widzę niczego poza zabawą formą, poza tym artyzmem, generalnie jakiegoś sensu fabularnego, jakiejś historii. Ja przynajmniej nie dostrzegam. No i proszę, chyba ożywione monstrum? Przeze mnie, nie przez Frankensteina. No i co, mamy tytuł gry, Warum. Dajcie zatem znać, czy gra wam się podoba, czy nie. A jeśli nie, to Warum. Dlaczego? Autor pracuje nad grą Ultra Strangeness i prosi o dodanie jej do listy życzeń. Zresztą chyba pracuje nad jeszcze jedną. No, no i można jeszcze, czy autorzy, bo nie wiem, czy to jest jeden ktoś, czy dwóch ktośów. Jeszcze jedna gra za ponad 4 zł jest dostępna na Steamie, a ta Warum jest darmowa. Dajcie znać, jak wyszła próba akustyki, czy w ogóle jesteście w stanie zaakceptować taką jakość dźwięku, czy mam sobie dać spokój na razie z nagrywaniem. Dajcie znać. Tymczasem dziękuję serdecznie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia.